Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Rzeczywiście mowa Jezusa może budzić nasz podziw. Słuchacze Jezusa słusznie zachwycali się Jego mądrością, ale niestety wielu z nich pozostawało jedynie na poziomie zachwytu. Nie byli w stanie lub nie chcieli pójść krok dalej. Czy również i my zbyt często nie zatrzymujemy się na powierzchowności, na zewnętrznych formach, a nie idziemy w głąb? Nauczanie Jezusa ma ogromną wartość, którą powinniśmy codziennie odkrywać i słowem Jego mądrości często się karmić. Oddajcie Bogu, co należy do Boga. Na rzymskiej monecie był odbity wizerunek Cezara. W naszych duszach odciśnięty jest obraz samego Boga. To nas ma na myśli Jezus, gdy wypowiada słowa o zwrocie należności Bogu. My nie należymy wyłącznie do siebie. To Bóg nas stworzył. Jesteśmy Jego dziełem. Do Niego należymy. To głęboka prawda, którą jeśli byśmy tylko ją przyjęli, mogłaby zmienić całe nasze życie. Co znaczy należeć do Boga? Nie chodzi o jakieś bezmyślne poddaństwo, ale o pełne miłości przylgnięcie do Boga jako swojego Ojca i takie poddanie się Jego woli, żeby jej wypełnienie było dla nas największą rozkoszą. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy się naprawdę głęboko kocha Boga. Czy jest we mnie taka miłość?